Jarek! Przytrzymaj mi tego tam, żeby mi ręczniki nie pokradli. Tomek, to wiesz, kręcisz już? Masz ostrość? Dobra. Mikrofon, dobra. Podłącz tutaj. O. Już jesteśmy na wizji? Tym razem będzie lepiej. O, dzień dobry. Witam serdecznie pana... Siemka, siemka. Mogło lepiony żółwik. No. Nożyczkami? Nie, to nie to. Nie, to nie. Witam serdecznie państwa. Dzisiaj witamy Tomasz Krakowiak, telewizja Sport TV. Co pan może powiedzieć na temat pewnej sytuacji w lidze? Pana drużyna Concordia Knurów, prawda? Mhm. Obsunęła się niemalże do jest Beniaminkiem niemalże drugiej ligi. Co pan może powiedzieć o tej obsuwie, która nastąpiła w związku z przegrywanymi meczami? No, obsuwa była tęga, nie? Bo tak, ja i Zbycho szliśmy tam w tego, nie, w etaku, nie? Tak. I on nie pomagał wtedy. Mhm. I tak, ja byłem normalnie, kurde, jak w Riz strzelił, miałem bramkę przed, tak, tak, przed sobą, nie tak jak Pantera ten, tego tu mikrofona. I co nie wyszło? I słuchaj pan, tak? Kopłem z całej siły girą w piłę, tak, ale tak, nie trafiłem, tak. I się wyrżłem ryjem w murawę. Bo dosłownie jak długi, nie? Zahaczyłem się butem, but mi się zahaczył, nie? Mhm. I patrz pan, i tak ryjem normalnie w glebę, nie? A tak centralnie ryjem w glebę normalnie. Musiałem potem wyciągać trawę z ryja, pana, z nosa. Pana kolega z drużyny Witek... A Ścichu dostał w pierdol od tamtych Michałowski, z Rzeszowa. Ja co powiedział, cytuję, że... Bo coś im tam nagadał. Potkłem się i wyjebłem się na źdźble, tak powiedział. Czy skomentuje pan słowa kolegi z drużyny? Nie, no, nieprzychylny jest panu zapewne. My tam mamy tam, co między nami, to między nami, nie? Mhm. Ale powiem pan tak. W sumie to niestety rację miał, bo... Pan wybaczy, ja sobie tam zmęczony, nie? Co to w ogóle, co to jest? Aha, to... Książka. No. Rozpiska, jak nie mam, prawda? Co ja chciałem. No cóż, krążą, prawda, wróble na starym rynku. Ćwierkają, że prawda, zanosi się na transfer pana do drużyny śmierdziowska GKS. No byłoby zajefajniej, zajefaśniej i super duper, ale a czy oni się na to decydują, to ja naprawdę panu nie powiem. No. A czy prawdą jest, jakoby pana drużyna Concordia Knurów miała otrzymać za ten transfer 70 tysięcy euro? Bez komentarza, nie? Jeee, chłopaki, następnym razem będzie lepiej! Siemanko, nie mam więcej czasu. Mówił do państwa pan dziennikarz Witald. To go wytnie, bo zapomniałem.